Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem poruszyć bardzo istotny temat, na temat naszych ubrań. A więc, jak już wcześniej mówiłem, ubrania, które są naturalne, które są z bawełny, z lnu ewentualnie, zrobione w sposób naturalny, farbowane w sposób naturalny, są zdrowe dla nas. Ja przyglądałem się ludziom z Indii i mam pewną wiedzę na temat, jak powinny wyglądać ubrania dla kobiet i dla mężczyzn. Tak właśnie chciałem się tą wiedzą z Wami podzielić. Otóż kobieta nosi w Indiach sari. Sari to jest jakby taki jeden materiał kwadratowy, który jest odpowiednio przygotowany. Kobieta jest nim obwinięta, owija swoją głowę, owija swoje włosy. To z jednej strony to owinięcie głowy daje jakby taką protekcję subtelną, ponieważ jeżeli włosy są rozczapierzone we wszystkich kierunkach, wówczas jest bardzo łatwo, że kobieta będzie miała jakiegoś ducha, ponieważ duchy i byty bardzo lubią nasze włosy i wkręcają się niekiedy właśnie we włosy na głowie i podłączają się do naszej głowy. Dlatego właśnie to owinięcie się tym sari w Indiach to jest bardzo, nie jest negatywne, a wręcz pozytywne, ponieważ kobieta jakby chroni swoją głowę przed, nie tylko przed upałem, przed słońcem, ale również przed subtelnymi oddziaływaniami, subtelnymi duchów. Dla mężczyzny, co tu powiedzieć o mężczyznach? Otóż ropa, znaczy rzeczy do ubrania w Indiach są wykonane właśnie z bawełny wielokrotnie. I też osoby zaawansowane duchowo, zauważcie, mają jakby taką jednolitą płachtę, która jest z bawełny, czy tam z wełny ewentualnie, cieniutkiej. I ta osoba jest jakby tą płachtą tak owinięta. Nie ma tak, że jakoś, że jest koszula, która jest jakby szyta. Zdradzę Wam pewien sekret. Tam, gdzie są jakby przekłucia, maszyny do szycia w miejscach właśnie, gdzie jest szyta jakaś odzież, gdzie jest po prostu jakaś kamizelka, która jest robiona maszynowo. W tych miejscach wielokrotnie w ukłuciach, w zakamarkach tej odzieży gromadzą się byty. Gromadzą się byty i gromadzą się duchy. Po prostu one siedzą w tych ukłuciach, w tych miejscach, gdzie jest jakby szyta odzież. Dlatego właśnie w Indiach jednolita odzież, która jest jakby taką jedną wielką płachtą, która zrobiona jest właśnie z koton, czyli z bawełny, jest to bardzo, bardzo zdrowe i nie tylko, że zdrowe, ale również powoduje, że te byty nie mają gdzie wejść, nie mają gdzie się zahaczyć, można powiedzieć. Dlatego używanie odzieży, która jest z produktów naturalnych, czy do lnu, czy do bawełny, to jest dobre. Ale to jest jeszcze nie koniec, ponieważ jeżeli tym odzież jest mniej szyta maszynowo, to tym lepsza. Jeżeli macie możliwość zaopatrzenia się w taką jakby, to się nazywa w Indiach czada, w taką czadę. I jeżeli macie taką czadę, ona jest wielokrotnie takiego koloru brązowego, nie tylko, że chroni mężczyznę przed zimnem, przed wiatrem, przed jakimkolwiek oddziaływaniem słońca czy czegokolwiek. Wielokrotnie osoby, które uprawiają bhakti jogę, mają właśnie taką czadę i taką czadę z rana właśnie używają, zakrywając swoją głowę i zakrywając swoją pierś. Mówię o mężczyznach oczywiście. Także właśnie używanie tej czady jest bardzo praktyczne do wielu, wielu rzeczy. I można też wykorzystać gamsze. Gamsze to jest taka więcej cienka materiał, który jest też szeroki, taki prostokątny. I jego można po prostu sobie bardzo praktycznie albo zawinąć na głowę, albo można przewinąć tutaj, jak idzie się do toalety, czy idzie się pod prysznic, można się zawinąć tak, żeby po prostu owinąć swoje części. I właśnie gamsze wielokrotnie w Indiach jest używana, czy jak osoby idą do toalety albo pod prysznic. To by była właśnie taki komentarz na ten temat, ponieważ wiele osób nieświadomie kupuje jakieś dresy, które są wykonane z poliester, czy są inne dodatki chemiczne w odzieży. No i potem ludzie się czują niekomfortowo, czują się źle, ponieważ
ta odzież, która jest jakby syntetyczna, daje te właśnie ładunki plusowe, te ładunki, które są niedobre dla nas. I właśnie to chciałbym powiedzieć dla Was, drodzy kochani, żebyście zwrócili uwagę, w co tak naprawdę się ubieracie, jakie buty kupujecie, ponieważ nie wszystkie buty są, mimo że są wygodne, nie są zdrowe. Niektóre buty mają pod wkładką, którą macie, mają włożony chip. Także skontrolujcie swoje buty, skontrolujcie, co mają one pod podkładką, bo tak naprawdę mogą mieć tam chip, a jeżeli mają chip, to możecie zostać po prostu kontrolowani impulsami elektromagnetycznymi. Jeszcze chciałem raz powtórzyć przy tej okazji, dlaczego mówię o tych chipach, ponieważ dzięki chipom ludzie mogą być po prostu kontrolowani, ich zachowanie może być po prostu kontrolowane odpowiednią frekwencją, odpowiednim nadawaniem fal. Dodam, że te samochody, które dzisiaj jeżdżą po drogach w jakikolwiek sposób, mogą być kontrolowane, ponieważ mają pewien system elektroniczny w swoim systemie. Mogą być kontrolowane ze satelity, jeżeli jest ktoś chce, może dany samochód zniszczyć bezpośrednio ze satelity, wysyłając odpowiedni impuls i ten samochód już przestaje funkcjonować hamulec, czy przestaje funkcjonować jakikolwiek system tego samochodu i może nawet doprowadzić do wypadku, wysyłając pewien impuls przez satelitę. Także, drodzy kochani, jak najbardziej polecam Wam odzież, która jest naturalna. Odzież, którą możecie się zaopatrzyć w jakichś krajach typu Tybet, Indie, czy jakiekolwiek kraje azjatyckie, gdzie możecie zdobyć taką odzież, która rzeczywiście jest zdrowa. Ja dodam, że na pewno są butiki w Polsce, gdzie taką odzież możecie, drodzy kochani, zakupić. Na pewno możecie kupić ją albo w Polsce, w jakichś butikach indyjskich, albo w jakichś butikach w Niemczech. Też na pewno istnieją takie butiki. Tam możecie takie właśnie spodnie, czy ewentualnie koszule z lnu, czy z koton możecie po prostu kupić w takich naturalnych butikach. To by było mniej więcej na tyle, drodzy kochani. Serdecznie Was pozdrawiam, tutaj z Teneryfy i do widzenia.